witam bardzo serdecznie. Dzisiaj postanowiłam nagrać dla Was filmik o rzeczach, które kupiłam sobie na Maderze, ponieważ właśnie w zimie, w czasie urlopu wyjechałam na Maderę i jest to przepiękna wyspa. Naprawdę nigdy chyba nie byłam w tak pięknym miejscu. Oczywiście Cypr, na którym byłam w lecie, też bardzo mi się podobał, ale widoki na tej wyspie są naprawdę wspaniałe. Jest to taka wyspa położona na wulkanie, który sięga w głąb oceanu aż 4000 metrów i widoki, które można oglądać, są naprawdę spektakularne. Niestety zima jest taką porą deszczową na Maderze, więc po prostu nie wygląda to może tak pięknie jak w lecie, tak przypuszczam. Na pewno kwitnie mniej kwiatów, ale można kupić na przykład niektóre owoce, których nie ma w lecie, na przykład jabłko budyniowe, którego niestety nie przywiozłam, ponieważ tak strasznie padało przed moim wyjazdem, że no nie udało mi się po prostu po niego pójść. Natomiast przywiozłam coś właśnie do jedzenia. Nie wiem, czy ten film będzie dobrze nagrany, czy będzie dobre oświetlenie, bo tak strasznie tutaj świeci w moje okno, że po prostu nie wiem, czy to wszystko będzie dobrze wyglądało. W każdym razie tak. W takim miejscu, gdzie byliśmy kosztować różne likiery, które są wytwarzane na Maderze, na przykład likier kasztanowy, likier ananasowy, likier marakujowy, eukaliptusowy, no po prostu przeróżne smaki są właśnie wykorzystywane do tworzenia tych likierów i te likiery są przepyszne. To właśnie tam też sprzedawano inne takie rzeczy do jedzenia, charakterystyczne dla Madery. I między innymi były kasztany jadalne, które podobno już właśnie są w takiej gotowej postaci do jedzenia. One są ubrane i nie wiem, jak to będzie z tym jedzeniem, ponieważ to jest potwornie twarde. I tak się zastanawiam, czy dobrze zrobiłam, że to w ogóle kupiłam. Bo nie wyobrażam sobie czegoś takiego twardego jeść. Zastanawiam, czy trzeba je jednak może jakoś upiec albo coś z nimi zrobić. Może jeżeli ktoś z Was kiedyś miał okazję jeść takie kasztany jadalne, to bardzo bym prosiła, żebyście mi napisali w komentarzu, co zrobić, żeby one zmiękły. Bardzo byłabym wdzięczna za taką wiadomość. W każdym razie kupiłam coś takiego. Później były tam likiery i między innymi właśnie kupiłam sobie likier kasztanowy. Tak on wygląda. I po prostu kosztowaliśmy te likiery i właśnie ten kasztanowy mi smakował najbardziej. Ja poza tym chciałam kasztanowy, ponieważ to jest coś takiego nietypowego. Był też likier ananasowy, który miał całkowicie biały kolor i był przepyszny. Ale nie chciałam po prostu dźwigać ciężkiej walizki. No i kupiłam tylko jeden. Chociaż w sumie tamten był naprawdę dobry. Może nawet trochę żałuję, że go nie mam. I z takich właśnie rzeczy kupiłam sobie jeszcze wino Madera, bo nie można wyjechać z Madery bez najbardziej charakterystycznego wina. I to jest wino 5-letnie z winiarni Blandys, która jest taką winiarnią, tutaj chyba jest napisane, ona powstała w 1811 roku i to jest takie wino półwytrawne mieszane ze słodkim. Bo tak naprawdę ja chciałam kupić małą buteleczkę, po prostu nie chciałam przywozić dużych i później mi się udało jeszcze właśnie znaleźć wino słodkie. Ja lubię słodkie wina po prostu i właśnie najbardziej mi smakowało to słodkie. Ale na początku nie wiedziałam, że uda mi się taką malutką buteleczkę kupić, no i kupiłam to półwytrawne, które też było bardzo dobre. Wytrawne też mi w sumie smakowało, ale efekt jest taki, że mam dwie takie buteleczki, jedną malutką i jedną taką średnią, a oczywiście były duże butelki. I co jest ciekawe, że na przykład jeżeli się kupuje wino w tej winiarni, to można sobie zamówić odbiór na lotnisku i wtedy jest bardzo wygodnie, bo tak naprawdę nie trzeba tego wina dźwigać, tylko dopiero później można go zabrać do bagażu podręcznego. I ponieważ w bagażu podręcznego można mieć tylko 5 kilo, to na przykład jeżeli by się chciało wziąć więcej rzeczy, to ten ciężar tego wina już do tego bagażu nie jest liczony. Więc tak to mniej więcej wygląda na Maderze. Oczywiście tam jest dużo więcej tych win różnego rodzaju, ale najbardziej popularne i wino, które podobno z każdym rokiem ma większą wartość też, to jest właśnie wino Madera. Potem, co jeszcze? Owoce. Niestety, przywiozłam więcej owoców, ale zapomniałam sobie nagrać po prostu i zjedliśmy je, bo miałam marakuje. I są różne tam właśnie, tam jest chyba 20 odmian marakui i na przykład ja przywiozłam marakuję pomidorową, cytrynową, no nie pamiętam, jeszcze jakieś dwie. Naprawdę są pyszne i faktycznie mają te smaki zgodne z tym, jak się nazywają. Oprócz tego właśnie najbardziej takim słynnym owocem, który można kupić
kupić w zimie i który w zimie jest też o wiele tańszy. Jest jabłko waniliowe albo jabłko ananasowe albo anona. Różne nazwy ma tamten owoc. On jest okrągły i ma takie łuski podobne jak to, co tu widzimy, tylko takie bardziej podobne może do ananasa. I w środku jest, w środku po prostu ma taką konsystencję w budyniu waniliowo-jabłkowego i ten owoc przecina się po prostu na połowę, no i wyjada się łyżeczką, a w środku są takie duże czarne pestki i ja sobie postanowiłam, że przywiozę pestki i sobie zasadzę w domu i to są właśnie pestki z tego jabłka, tylko tych pestek jest tam bardzo, bardzo dużo. W każdym razie chyba jest to najlepszy owoc z tych wszystkich, które jadłam. Natomiast to jest banano ananas i on się charakteryzuje tym, że nie wolno go jeść, zanim te łuseczki, które są tutaj na zewnątrz, nie zaczną odpadać, ponieważ może dojść do tego, że po prostu nasze błony śluzowe bardzo źle zareagują na ten owoc i podobno niektórzy, jak źle spożywali ten owoc, stali się fioletowi na twarzy i spuchły im całe usta. W każdym razie właśnie ta część tutaj jest trująca, natomiast środek można wyjadać, jak już zaczną odpadać te łuseczki. Codziennie odpada trochę tych łusek i tylko wtedy możemy spożyć tutaj to ze środka. To ma smak taki jabłkowo, ananasowo, jakiś cytrusowy. Dobre to jest, ale na przykład to jabłko budyniowe smakowało mi o wiele lepiej i ta konsystencja była o wiele taka korzystniejsza do spożywania. W każdym razie właśnie, ponieważ piłam takie te owoce troszeczkę twardsze, żeby one dłużej dojrzewały, no to jeszcze się właśnie zachowało, bo tylko tak nie można jeść, więc mogę Wam pokazać, a tamte inne owoce, no to pokażę Wam po prostu na tych zdjęciach z targu, no bo już nie mam. Z takich jeszcze innych rzeczy na lotnisku kupiłam sobie sardynki z obrazkiem domku charakterystycznego dla przodków Maderczyków. W takich małych domkach oni mieszkali. Przestrzeń życiowa była niewielka, ale wiadomo, że oni mają dużo tej przestrzeni na zewnątrz, więc im to jakby nie przeszkadzało. Te domki były kryte strzechą i tak właśnie ładnie pomalowane. No, są śliczne te domki naprawdę. I zostało ich tylko kilka w takim jakby skanseniem. I po prostu można je oglądać, a w środku tych domków obecnie są sklepiki. I te domki znajdują się w Santanie. No i tutaj mamy napisane Portugal, bo Madera jest wyspą portugalską i właśnie oni mają podobno najlepsze sardynki na świecie. Dlatego też kupiłam sobie właśnie takie, nie wiem, to są chyba 2 albo 3 puszeczki tych sardynek. Później mamy czekolady. Po prostu czekolady jak czekolady, co tutaj jest napisane. Aha, taka czekolada jest w kształcie kartki pocztowej i tutaj właśnie jakby znaczka, a po tej stronie jest właśnie kartka jakby, kartka z Madery. No, widoki są tam naprawdę fascynujące i kupiłam jedną czekoladę dla kogoś, nawet ją wzięłam i tutaj też mam drugą z takimi właśnie obrazeczkami charakterystycznymi dla Madery. Tutaj mamy mapkę Madery i spróbujemy to może powiększyć. O, będzie lepiej widać. No, oczywiście widoki na Ocean Atlantycki. Później to są baseny lawowe, takie miejsce, gdzie można się w lecie kąpać. W zimie temperatura wody jest plus 17 stopni, więc to nie jest może jakieś takie nadzwyczajne. To jest ogród botaniczny, w którym znajdują się takie przepiękne kwiatowe dywany. Naprawdę jest to ogród bardzo ładny i tutaj jest roślinność z różnych stron świata, ponieważ jest jeszcze jeden ogród botaniczny, ale ten ogród znajduje się na górze Monte w stolicy Madery, Funchal. I właśnie w tym ogrodzie znajdują się rośliny endemiczne, czyli charakterystyczne tylko dla Madery. Jedną z takich roślin jest na przykład strelicja, czyli właśnie taki kwiat, który rośnie na całej wyspie. Jest przepiękny i też kwitnie w zimie. Tutaj właśnie mamy widoki z różnych punktów widokowych. Jest taki klif, który w Europie jest drugim klifem pod względem wysokości. Tutaj są domki z Santany. Oczywiście uprawiane są banany, są takie całe uprawy tych bananowców, ale bananki są o wiele mniejsze i oczywiście Unia Europejska uznała, że wymiar tych bananków jest za mały, żeby Maderczycy mogli je eksportować, więc po prostu raczej te bananki można spotykać na Maderze, chociaż nie zdarza się, że na przykład ja w Lidlu widziałam takie małe bananki i nieraz sobie kupowałam i pojawiają się, ale na Maderze są fajne te bananki, mają taki dobry wymiar do jedzenia i
jak dla mnie, ponieważ ja głównie robię sobie drinki te owocowe, takie zielone z bananem, to właśnie wymiar takiego bananka jest w sam raz do ilości drinków, które ja potrzebuję. Tutaj mamy katedrę i pokaz sztucznych ogni, który zawsze właśnie w Nowy Rok w bardzo spektakularny sposób jest przedstawiany w stolicy Madery w Funchal. No i tak to mniej więcej wygląda wszystko. Jest taka czekolada z takimi symbolami Madery. Co jeszcze mamy? W Santanie, czyli w miejscu, gdzie znajdują się te domki, kupiłam sobie coś, co jest też bardzo charakterystyczne dla Madery. Jest tam bardzo dużo wyrobów korkowych, na przykład torebeczki, torebki po prostu w ogóle, buty z takiej właśnie skórki korkowej. Właśnie takie małe różne portfeliki, kosmetyczki. Ja wzięłam sobie taką małą, taki mały jakby portfelik, kosmetyczkę, która może być na przykład na pieniądze, może być jakieś rzeczy do torebki, na przykład szminkę, pamiętam. Różne rzeczy można sobie tutaj włożyć. Ja lubię takie małe rzeczy, więc to jest bardzo fajne. I właśnie tam, gdzie znajdowały się te domki, w Santanie kupiłam sobie też taki domek pokryty taką małą strzechą. I tu właśnie jest napisane Santana Madera. Byliśmy też w takim miejscu, które nazywa się Porto Moniz. Też tam są właśnie punkty widokowe bardzo ładne. Niedaleko był sklepik i właśnie w tym sklepiku kupiłam sobie łyżeczkę. Bardzo ładnie jest zdobioną tutaj na końcu, gdzie napisane jest Porto Moniz i taki właśnie widok jest przedstawiony. Musiałabym ją wyjąć, ale akurat jest jeszcze zaklejona, więc no nie wiem, czy mi się uda, chyba raczej nie. No to no tak to mniej więcej wygląda, ale jest ładna. Co jeszcze? Kupiłam jeszcze taki jeden, taką malutką kosmetyczkę, gdzie wymienione są te wszystkie charakterystyczne punkty miejsca związane z Maderą. Levadas, czyli właśnie te kanały Lewady, wzdłuż których znajdują się takie drogi widokowe, gdzie można po prostu iść, na przykład my byliśmy w Lesie Laurowym i tam są ścieżki biegnące właśnie wzdłuż tych lewad. Można podziwiać widoki, zobaczyć las laurowy, a także oddychać świeżym powietrzem. A w międzyczasie wstąpiliśmy do takiej, to nie była kawiarnia, to już nie była restauracja, do takiego jakby pubu, gdzie kosztowaliśmy ponsze. Inne punkty charakterystyczne to Camara de Lobos, Santa Cruz, Cabo Girao, drugi najwyższy klif w Europie, z którego jest piękny widok. I wchodzi się na taką podłogę szklaną albo z takiej jakby małej siateczki i można po prostu popatrzeć w dół. No i tutaj jeszcze mamy Porto Santo, Santana, czyli te domki, Machico. To była dawna stolica Madery i właśnie ja mieszkałam w Machico. W pięknym, naprawdę tak pięknym miejscu, miałam tak piękny widok na ocean i na góry oświetlone nocą, że no po prostu nie wiem, czy w życiu wiele razy zdarzyło mi się widzieć coś tak pięknego. Pico de Areiro, no to jest ten najwyższy szczyt, a Jardin Botanica, no to jest po prostu, to są te ogrody botaniczne, które znajdują się na Maderze. No więc chciałam właśnie taką malutką kosmetyczkę, portfelik i oprócz tego jeszcze w tym samym miejscu, gdzie kupiłam łyżeczkę i ten portfelik, to kupiłam sobie jeszcze taki budziczek I Love Madeira. Madeira jest słodki i oczywiście on ma baterijkę, także myślę, że będzie takim ładnym akcentem w moim pokoju, który będzie mi przypominał o pobycie na Maderze, o tym czasie pobytu na Maderze. Co jeszcze jest charakterystyczne? Kupiłam taki magnes z lotniskiem na Maderze, które należy do 10 najniebezpieczniejszych lotnisk świata, a nasza stewardesa mówiła, że właściwie to jest drugie najniebezpieczniejsze na świecie lotnisko. I oczywiście faktycznie jest adrenalinka, gdy się na tym lotnisku ląduje, szczególnie w zimie, no bo po prostu akurat wtedy, kiedy my lądowaliśmy, wiał silny wiatr i padał deszcz. No i wiadomo, że wtedy to wygląda trochę gorzej, ale było ok. No i oczywiście, gdy mieliśmy wylatywać z Madery w nocy wcześniej i w ogóle no, 2 dni wcześniej, była straszna burza, więc loty samolotów były wstrzymane i mieliśmy małe opóźnienie. Nie takie duże jak na to, co się działo, ale było wszystko później już w porządku. Także trzeba mieć taki magnes właśnie z lotniskiem z Madery. Ono jest bardzo nietypowe, ponieważ jest zbudowane na takich betonowych palach, albo właściwie raczej słupach, które są wbite w ziemię, która została jakby dodatkowo usypana, żeby wydłużyć ten pas startowy, czy pas do lądowania. I to wygląda niesamowicie. Warto coś takiego zobaczyć. Oprócz tego mam symbol
Matery, czyli takiego maleńkiego kogutka. Wszędzie te kogutki tam się znajdują, można je kupić. I to jest związane z legendą, że właśnie na Maderę przybył turysta, którego posądzono na tej Maderze o kradzież i on, chcąc udowodnić, że jest niewinny, powiedział, że akurat ta sytuacja działa się przy posiłku. On jadł kurczaka i powiedział, że ten kurczak zaświadczy o tym, że on jest niewinny, gdy następnego dnia, chociaż teraz jest ugotowany, jest nieżywy, to zapieje. I tak też się stało. Maderczycy na pamiątkę tego wydarzenia, tej legendy, mają w swoim symbolu, mają taki symbol właśnie tego kogutka. Także tak to wygląda. Nawet nie wiem, czy to nie jest w ogóle symbol Portugalii, ale wydaje mi się, że dokładnie to jest symbol Madery. Oprócz tego jeszcze kupiłam taką malutką filiżaneczkę z Maderą, z jaszczurkami, które też są symbolem Madery, które tam żyją. Można je czasami spotkać. Mnie się akurat nie udało zobaczyć, bo ja tak nie miałam możliwości w zimie chodzenia po tych górach. Więc po prostu to jest coś takiego. To jest łyżeczka taka malutka, która jest tutaj wkładana. No i tak, no taki kubeczek, taka filiżaneczka malutka na kawkę espresso. Bardzo jest ładna. Oprócz tego mam kilka magnesów. Nie wszystkie są dla mnie, ale no nie wiem, może sobie nawet je zostawię, zobaczę. W każdym razie, gdy byliśmy w tej winiarni, gdzie kupiłam wino Madera, później tam jeszcze było dużo takich różnych sklepików i na Maderze też charakterystyczna jest taka ceramika. Często znajdują się właśnie takie, na przykład w ogrodzie botanicznym, takie duże jakby kafelki ogromne, które są ceramiczne, mają takie zdobienia różne i też dużo jest właśnie takiej ceramiki, jak na przykład ten talerzyk, który mi się bardzo podobał. On tutaj ma takie ażurowe wykończenie i w środku po prostu jest port Funchal. Ładny jest. I tak sobie pomyślałam, że nie wiem, może go zostawię jako talerzyk do powieszenia albo do postawienia, a ja miałam taki plan, że jak będę sobie na przykład czasami robiła kawkę, jadła ciastko, to już po prostu będę na takim ładnym talerzyku jadła i że będzie mi to przypominało Maderę, że będę sobie myślała o tym oceanie, który widziałam. Także coś takiego mam i resztą to po prostu. Dużo mozaik znajduje się właśnie na Maderze. Jaszczurki, charakterystyczne zwierzęta dla Madery, więc kupiłam sobie właśnie taką jaszczurkę, która też przypomina właśnie te mozaiki. Bardzo często drogi na Maderze, właściwie nie drogi, tylko chodniczki na Maderze są ułożone z takich malutkich kamyczków w kształcie takich mozaik. I do wykładania tych chodniczków używane są kamyczki bazaltowe. One są czarne, ciemne i tego bazaltu jest bardzo dużo, no bo to jest po prostu wyspa wulkaniczna. A te ulice bogate od biednych różniły się tym, że ulice bogate były wykładane białymi kamyczkami, a wzory na tych chodniczkach czy ulicach były robione właśnie z bazaltu, z czarnego kamienia, a ulice biednych były wyłożone na czarno, czarnymi kamyczkami, a tylko te wzorki były robione z białego kamienia, no bo on był po prostu mniej dostępny i droższy. I ta jaszczurka też jest jakby z takich kamyczków zrobiona, tylko kolorowych. Także to jest właśnie magnes. To jest w ogóle magnes. Oczywiście nie mogło zabraknąć domku z Santany, czyli właśnie takiego magnesu. Może powiększę teraz. Zobaczymy, czy to będzie lepiej. Oczywiście też bardzo dużo jest tam drzew laurowych, ale są też drzewa klonowe, gdzie właśnie na przykład często jest robiony jakiś syrop klonowy. Przerwało mi nagrywanie, więc jeszcze raz tutaj powiem. No w każdym razie ostatnio pokazywałam jaszczurkę. Natomiast tutaj też często występują drzewa klonowe, z których robiony jest syrop klonowy albo używany jest właśnie do robienia tych likierów. I taki sobie tutaj magnes kupiłam. Następnie w stolicy Madery, w Funchal, jest kolejka linowa, która pozwala wyjechać na wzgórze, na górę Monte, na której znajduje się ten ogród botaniczny z endemiczną roślinnością Madery i po prostu podziwiać widoki właśnie przejeżdżając w tych wagonikach nad miastem. Przepiękne widoki. I tam na górze też znajduje się muzeum takie afrykańskie z różnymi rzeźbami afrykańskimi i można zobaczyć też kamienie, które są charakterystyczne dla Madery, minerały, które znajdują się właśnie w skałach Madery, więc jest to bardzo, bardzo coś ciekawego. Więc na pamiątkę mam tutaj właśnie taki magnes z kolejką Funchal. Później strelicja, czyli symbol Madery, kwiatek, kwiat
przepiękny. To jest też taki magnes. Na Maderze jest też dużo białych gołąbków. Chodzą sobie tak normalnie jak u nas właśnie te szare gołębie. Szare gołębie też są, ale właśnie takie białe gołąbki. No, bardzo ładnie to wygląda na ulicy, gdy takie gołąbki odbijają się bielą od szarości ulicy, więc wzięłam magnes z serduszkiem i takimi gołąbkami. I co tutaj mamy jeszcze? Widok na port Funchal. Tu jeszcze gdzieś na początku kupiłam. Oprócz tego mam jeszcze dwa magnesy. Magnes z mapką Madery i z tymi różnymi punktami ważnymi dla Madery, z tymi symbolami Madery. Tutaj naokoło tego magnesu. Tak to mniej więcej wygląda. Ale ponieważ ta mapka była malutka, a ja nie miałam mapy Madery na początku, więc po prostu kupiłam sobie jeszcze taki większy, bo tutaj są zaznaczone te miasta i jak jeździliśmy po Maderze, to mogłam sobie po prostu patrzeć na to, gdzie byliśmy. Więc właśnie mieszkaliśmy tutaj w Machico i mieliśmy przepiękny widok na ocean, ponieważ nasz hotel był położony bezpośrednio nad samym oceanem. Tutaj właśnie znajdował się półwysep Santa Lorenzo, no i miasteczka, które są położone głównie naokoło Madery, ponieważ to jest taka wyspa idąca w górę. Drogi są zbudowane w taki sposób, że są budowane właśnie podobnie jak to lotnisko na takich palach, lub są to serpentyny głównie, wiodące na jakby górę tej wyspy. Ponieważ ta wyspa nie jest bardzo rozległa, ani wzdłuż, ani wszerz, tylko właśnie w górę, a poza tym jest bardzo dużo też tuneli wykutych w skałach, przez które właśnie te drogi prowadzą. Także no, zwiedzanie tej wyspy no, to jest raczej zwiedzanie samochodem lub autobusem. Tutaj mamy Porto Moniz, gdzie właśnie kupiłam łyżeczkę, portfelik i budziczek. I jest dużo tych różnych punktów widokowych, no ale to nie będę teraz może o tym mówić, tylko jak będę Wam pokazywać film ze zdjęciami, to dopiero wtedy. Chociaż nie wiem, czy tego filmu o pamiątkach nie puszczę ostatniego, a wcześniej właśnie może pokażę Wam filmy z Madery. Tutaj też jest katedra, która jest bardzo charakterystyczną katedrą dla Madery. W każdym razie ta wyspa jest naprawdę przepiękna i warto na nią pojechać. I gdy kupowałam magnesy w sklepiku w Machico przy rynku naprzeciwko katedry, to od pana dostałam gumę do użycia. Za pierwszym razem, gdy byłam w sklepiku, dostałam właśnie taką bananową gorillę, a później jaką? Zieloną. Zielona jest menta mint. Miętową. Także pan w sklepiku w Machico był bardzo, bardzo miły. I też w Machico kupiłam sobie jeszcze taką paletkę cieni. Ona nie była jakoś droga, ale ładne miała te cienie i po prostu postanowiłam, że fajnie jest sobie przywieźć jakąś taką pamiątkę, a te cienie są takie brokatowe trochę, takie błyszczące, a ja właśnie lubię takie cienie, więc po prostu wzięłam. Ta paleteczka jest malutka i jeżeli się dobrze będzie sprawdzała, to mogę na przykład ją zawierać sobie na wyjazdy, bo też jest bardzo lekka. Także tak to mniej więcej wygląda. Moje zakupy. Wszystkie z Madery. Tutaj mam jeszcze jakiś bilet, czy nie wiem, coś tutaj dostaliśmy, nie pamiętam skąd to było, ale w każdym razie to było w Machico i wydaje mi się, że byliśmy kilka razy na obiedzie w różnych miejscach i że to jest gdzieś właśnie stamtąd. I też w hotelu. Nie wiem, czy w hotelu. W każdym razie wiem, że dostawaliśmy też mapkę. Aha nie, to jest z ogrodu tropikalnego. To jest mapka z ogrodu tropikalnego. No i też fajnie tutaj jest wszystko pokazane, jak to wszystko wygląda. A też dostawaliśmy mapkę Madery, ale nie wiem, czy moja koleżanka jej nie ma. Wydaje mi się, że ona mi ją dała, ale po prostu, no nie wiem, teraz już nie wiem, co z nią zrobiłam. I ostatnia rzecz. Ja zawsze lubię przewozić sobie z wyjazdów perfumy. Jeżeli jest jakaś taka fajniejsza strefa wolnocłowa, to po prostu przyjemnie jest później mieć perfumy, które możemy sobie korzystać przez cały rok i właśnie przypomina nam ten zapach, nasz wyjazd. I właśnie tutaj ten zapach będzie przypominał wyjazd na Maderę. To są perfumy Nina Ricci, które mają taki zapach, powiedziałabym, bardziej letni. Taki cytrusowo-słodkawy bardziej, orzeźwiający jak bryza morska, ale nie zapach bryzy morskiej. Taki cytrusowy bardziej. Podobał mi się też ten flakonik. Więc tak, oczywiście przed chwilą skończyła mi się bateria, także nie wiem ile mi się udało nagrać, ale w każdym razie mówiłam o tych perfumach, że przyjemnie jest sobie po prostu przywieźć takie perfumy z podróży. I ja już sobie kupiłam jedne w Paryżu, jedne mam z tego portu w Hani, mam też z Cypru, mam z Włoch i teraz właśnie będę miała z Madery, taka ładna buteleczka Nina Ricci.
są po prostu bardzo właśnie orzeźwiające, przyjemne, takie cytrusowo, bardziej owocowo, słodki zapach, ale taki delikatny i naprawdę długo się utrzymuje ten zapach. Także bardzo mi się podoba ta buteleczka, jest śliczna. I tu jeszcze mam właśnie pudełko z tych perfum. Jest napisane na tym pudełeczku La Belle de Nina, Nina Ricci, Eau de Toilette Natural Spray. To są właśnie całe moje zakupy z Madery. Tak się zastanawiam. Jeszcze miałam jedną rzecz. Miałam takiego konika morskiego. Pójdę go poszukać, bo sobie przypomniałam. Taki bryloczek i gdzieś on powinien być. Więc znalazłam konika morskiego. To jeszcze Wam pokażę. To jest po prostu taki bryloczek. Napis Madera tutaj mamy. Madeira ze strelicją i zwierzątko. Właśnie konik morski. Także można sobie przypiąć do klucza. Pamiętać o tym, że się było właśnie na Maderze. Czasami też właśnie przywożę takie bryloczki. Mam na przykład zwierzątko Eiffel z Paryża. A tutaj będę mieć tak. I jeszcze jedną rzecz. Mam taką typową dla Madery, ponieważ na Maderze rosną lasy laurowe i właśnie można stamtąd przywieźć liście laurowe. Ja przywiozłam. One są ogromne. One na początku były świeże i tutaj już w domu ja sobie je wysuszyłam. Są naprawdę wielkie. Nasze listki laurowe, no to są mniej więcej takiej wielkości, jak się kupuje na przykład w sklepie. Jeszcze one są połamane, a te są naprawdę, naprawdę ogromne. Tego tak nie widać, ale są wielkie. I były w takim płaskim woreczku, bo właśnie były świeże, a teraz po prostu włożyłam je do takiej rykanki, bo się zwinęły. Ale są naprawdę ogromne. One, popatrzcie, jak to jest moja ręka, to one są prawie długości mojej dłoni. Naprawdę są wielkie. O, takie. Także jeszcze właśnie taka rzecz. I to jest właśnie nietypowe, że te liście laurowe tam rosną, bo niewiele jest miejsc na świecie, gdzie takie lasy laurowe można spotkać. To są, mówi się o nich, prastare lasy laurowe. I naprawdę piękne są te drzewa i jak się idzie właśnie tymi lasami, powietrze jest niesamowicie czyste. Oczywiście to jest w górach, właśnie szliśmy wzdłuż lewat tymi lasami laurowymi i naprawdę tak czystego powietrza to ja chyba nigdy w życiu nie czułam nigdzie. Tutaj mam jeszcze bilet do ogrodu tropikalnego. Tak on wygląda na Monte, na górze, wzgórzu Monte i taki prospekt z góry Monte z tymi takimi zdjęciami i z opisem tego Muzeum Afrykańskiego z rzeźbami afrykańskimi. Bo oczywiście Madera przecież znajduje się niedaleko Afryki, więc oni tam mieli kontakty i tak to właśnie wygląda. A tu jest jeszcze torebeczka, w którą było zapakowane wino, właśnie Madera. Też taka właśnie pamiątka i, no i taki symbol właśnie tej winiarni. Także to jest wszystko. Na razie żegnam się. Pozdrawiam serdecznie. Zapraszam na kolejne moje filmy. Jeżeli podobał Wam się mój filmik, to proszę o łapkę w górę. Możecie też zasubskrybować mój kanał, bo ja na pewno jeszcze wielokrotnie gdzieś będę wyjeżdżać, jeżeli lubicie takie filmy. A też daję takie filmy z życia codziennego, no bo wiadomo, życie jest życiem i w niektórych momentach mamy trochę właśnie przyjemności z wyjazdów, a w innych musimy pracować, żeby te przyjemności mieć. Także taki to dzisiaj mój filmik. Pozdrawiam serdecznie. Do zobaczenia wkrótce.